Sól, sól i odrobina pieprzu. Witam Was serdecznie po krótkiej wakacyjnej przerwie wyjazdowej w 30. odcinku The Sims 3 Challenge. I jak zawsze witamy się o poranku, na wschodzącym słońku i jest w ogóle tak ślicznie romantycznie, a u nas małe zmiany. Tak, bo zobaczcie, mamy tutaj gościa. Przyjechała do nas Emily. No tak, Emily dowiedziała się, że Majka, kurczę, przyjęła pierścionek zaręczynowy, jaki ofiarował jej Will, no i no, trzeba by było zorganizować jakąś imprezę. No i tak a propos imprezy, to właśnie nasz challenge, ten taki wewnętrzny, związany z nowym dodatkiem pokolenia, będzie polegał właśnie na tym, że trzeba będzie urządzić wieczór panieński, to po pierwsze, po drugie wesele, a po trzecie trzeba będzie dochować pierwszego potomka do momentu, w którym pójdzie to dziecko do szkoły, także będzie się tutaj troszeczkę działo jeszcze. No a że przyjechała do nas Emily, no to trzeba było udostępnić jej łóżko, w związku z czym ona tutaj poszła sobie spać do pokoju Willa, a Will poszedł spać do pokoju, do sypialni swojej narzeczonej, no i tam już oczywiście zostanie. Samochód za chwileczkę będzie, za godzinkę. No a sam dodatek The Sims 3 pokolenia to jest czwarty dodatek do gry The Sims 3, który miał swoją premierę 1 czerwca 2011 roku. No i oczywiście jest związany z wszystkimi rzeczami związanymi z pokoleniami, z rodziną, od momentu narodzin praktycznie do bycia emerytem. Will, zejdź tu na dół i zjedz... Co ja mówię? I nakarm Maciusia. Nie jedz go, nie jedz, bo Majka by się wściekła, jakbyś był to zrobił. O rany, jakiś zaćm normalnie umysłowej po tych wakacjach dostaje. To tego słońca i upału, wiecie? A, no i tak, zrobiłam tutaj taki malutki mini remoncik bez szału. I jak widzicie, zrobiłam sobie, jak tutaj z twoimi w ogóle potrzebami? No, spoko, ale prysznic sobie możesz wziąć. No i tak, nowe mamy, autko przyjechało, nowe sprzęty tu wstawiłam, lepsze, chyba najlepsze, jakie tam były, niech mają, to mój prezent na nowe mieszkanie. No i troszeczkę urządziłam tutaj ten salonik w takim dziwnym stylu. Ale nic innego mi nie przychodziło do głowy, bo powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o meble, to wcale aż takiego dużego wyboru tutaj z pokoleniami nie ma. Raczej jest... Czy to Ty tak śpiewasz? Will! Nie wiedziałam, że masz takie rockowe brzmienie. No, także jeżeli chodzi o meble, no to tego wyboru nie ma, no ale potrzebujemy dużo przestrzeni, bo wiadomo, potem będzie wesele, potem będzie mały dzidzia, więc tutaj tej przestrzeni będzie nam zawsze brakować. No i co jeszcze z takich rzeczy? Aha, tutaj jest takie ustrojstwo, to jest taki, jakby to nazwać, tu się przechowuje dyski zewnętrzne, które z kolei zapełniamy sobie, robiąc filmy rodzinne, i nasza Emily właśnie przywiozła ze sobą kamerę, no i będzie nas tutaj w różnych sytuacjach filmować, a potem będziemy te dyski przekładać tutaj i oglądać sobie na naszym nowym telewizorze. Tak. No więc cóż, kochani, będę się z Wami w tej chwili... Nie żegnać, ale będę się z Wami łączyć. Za momencie ktoś tutaj jest. A tak, to Will jadł. Ja mu mówiłam, nie jedz chłopie w nocy, ale wiecie, to sobie możesz gadać. Zobaczysz, nie wejdziesz do swojego ślubnego garnituru. To będzie wtedy problem. No ale on chciał jeść, no to... No tyle, że nie zjadł całego posiłku. No to tyle, dobrze. Okej, kochani, to ja się z Wami będę łączyć, jak już dziewczyny będą organizować, no, ten wieczór. Wieczór panieński.
No i już jestem z powrotem. Nasza Maja jest pięknie przebrana. To nie ze względu na to, że będzie impreza akurat, tylko dlatego, że chciałam skorzystać z nowych ubrań, jakie są dostępne w trybie kas. I właśnie związane ubranka z nowym dodatkiem. I tak bardzo mi się podobała ta kurteczka z tym t-shirtem, że no nie mogłam się oprzeć, musiałam jej to włożyć. Pozmieniałam oczywiście kolory. No i ponieważ ostatnio mam jakiś, nie wiem, taki szał na żółty, nie wiem, coś mnie tak, jakoś tak mnie coś wzięło, no więc nie mogłam sobie odmówić, żeby i nasza Maja miała coś takiego fajnego, letniego, kolorowego i wygląda w tym, myślę, bardzo uroczo i ma właśnie też nowe spodnie. Takie same spodnie ma też nasza Emily, ale jej już włożyłam inną kurteczkę, też bardzo ładną, też ją bardzo lubię, ale ona już jest nieco inna i tutaj oczywiście musiał być kolor różowy, który pasuje do włosów naszej Emily. Druga Emily z różowymi włosami w moim The Sims 3-4 The Sims 4 Challenge. Maja otrzymała zaproszenie na przyjęcie, które organizuje, no nie. Z tych dzieciaków właśnie moja aktualna sim mama ma właśnie różowe włoski. Tak, dziewczyny, możecie sobie porozmawiać, a nie, nie możecie sobie jeszcze, to znaczy możecie porozmawiać, ale najpierw, zanim to się stanie, to musimy przecież zorganizować przyjęcie, no Maja, o czym ja myślę? Telefon? Ping, 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 555 i wszystko jasne. I teraz przenosimy się do naszego lokalu, którym jest disco bar. Oh yeah! Tak, to będzie nasza miejscówka. Nie zahaczam tutaj tego wyłącznego dostępu, bo ja myślę, że to nie ma sensu. Bo i tak bardzo nas mało jest. Oczywiście to będzie wieczór panieński. Że co? Że nie mogę sobie zmienić ubranka? No dobra, no niech już będzie, skoro tak ma być. Szkoda, bo ja dziewczynom takie ładne kiecki wybrałam. No i tak z kobitek, to my mamy tylko dwie do wyboru. A jak tradycja mówi, no na panieńskim bawią się kobitki same. Tak. No, super. Cieszę się bardzo. I teraz to już możecie sobie pogadać. Ja myślę, że jeszcze je nakarmię przed tą całą imprezą. Przyjazne. Pochwal. Weź tam z nią trochę pogadaj. Pogawędka. I tak dalej. Tak nóżka na nóżkę. Ciekawe, jak nam wyjdzie imprezka, nie? Mam nadzieję, że nie będzie tam dużo śmieci i brudu. Jeb. Też tak myślę. Iris Inberg to współpracownik Sima William Berry, szuka chętnego do spróbowania smaku nowej rośliny, którą tworzy. Czy William Berry zechce wziąć udział w darmowej degustacji? Ja się obawiam, że ta roślina może być lekrze trująca. Nas tutaj jeszcze parę rzeczy z Williamem. Nam jest jeszcze potrzebny ten chłop. A tu tymczasem chciałabyś, żeby była to, chciałabyś to i to też byś chciała. No dobra, pozahaczam i to wszystko. No i zajmę się tutaj naszymi dziewczynami i tuż przed całą imprezką będę się z Wami oczywiście łączyć. Tak, a nam już tu wyskoczył komunikat. Impreza, którą organizuje Maja, wkrótce się zacznie, lepiej się za to zawiesz. Nie zapomnij. Miejsce imprezy to disco bar. Super, bierzemy ze sobą zatem Emily. No i pędzimy, pędzimy dziewczyny przed siebie. No ja mam dziewczyn... No, miałam taką nadzieję, że dziewczyny się nie spóźnią za bardzo na swoją imprezę. Pierwsi goście przybyli i pora zacząć imprezę. No właśnie. Tak, i mam ogromne takie jakieś złe przeczucia co do tej imprezy, to znaczy wiecie, mamy bardzo mało znajomych i tak jakoś, nie wiem, no dobra, na razie dziewczynom włożyłam te sukienki, o jaki piękny zachód słońca, zobaczcie, ale powinny dziewczyny,
no właśnie, powinny się przebrać, ale wyglądają świetnie. A ty, Emily? A ty jakoś tak zwyczajnie. Ale Maja, świetnie wyglądasz, super. Dobra, no to co? To otwieramy, nie? Otwieramy tutaj rachunek. Chodź, Majeczko. Chodź. Jakoś twoje koleżanki chyba jeszcze nie przyszły. Może jeszcze przyjdą, mam nadzieję przynajmniej. O, jest już jedna z nich. No chodź, chodź, Majeczko. Otworzysz ten rachunek. Postaw kolejkę drinków na dobry początek. Potem może jeszcze jedzenie zamówimy, ale nie będziemy tego robić teraz, bo potem wszyscy się nagle rzucą na to jedzenie w którymś momencie. Poproszę całą kolejkę dla wszystkich, dla całego tłumu, czyli dla mnie. Straszne. Gdzie są ci goście? O, super. Jakie to drinki nam przygotujesz, Margaret? O, jakieś takie z serduszkami. Okej. A to? Drink zysku. O, weź sobie. Drink zysku umiejętności. Dobra, a ty sobie wypij ten romantyczny. Maja nie powinna dzisiaj pić romantycznego, no bo wiadomo. I co? Dobra? No mam nadzieję, że dobre. I możecie iść potańczyć sobie troszkę. Dobrze, przełącz na pop. Jeszcze? Jeszcze pijesz? Jeszcze pijesz? No to dobra. Ty też. I tańcz. Taniec. Potem bo jeszcze się przywitasz może ze swoim gościem. Przyjazne. Pokomplementujesz trochę. Czyżby to był. To jest Walter Spluwa. Czyżby to był nasz tancerz zamówiony, specjalny? Twoi kumple zadzwonili i poprosili o rozkręcenie tej imprezy. Pora na taniec zawodowca. Jaką nad sobą aurę masz? Jeju! O, Emil jest bardzo zadowolona na przykład. Majeczka jakoś tak mniej wygląda na zadowoloną. Majuś, weź sobie tu podejść, tak bliżej pana, a jeszcze bliżej pana. No nie do końca mi o to chodziło. Dobra, tak może być, bo chciałam uchwycić ten moment. Udało się, ale nie było to proste. No bo oczywiście ten kwadracik jest taki malutki. Prawie instagramowy. Proszę, pooglądaj jeszcze pana jak tańczy, chociaż szału nie ma, ale okej. A czy mogłabyś na przykład poprosić o wygłoszenie toastu swoją przyjaciółkę? Byłoby miło. Ale teraz oglądasz oczywiście, nie możesz dwóch rzeczy naraz. No jasne, dobra, to skup się jeszcze na oglądaniu. Smuszla. Chodźcie, mnie was tutaj potrzeba. Zebraliśmy się tutaj. Chociaż moja przyjaciółka wcale nie jest żadnym gorylem, to chciałam wam powiedzieć, że życzę jej wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Aha. Haha, to trzeba będzie niestety uwiecznić, albo stety. No dobra, uwiecznione, ale super. Ach ty,
I wiesz co, ty też powinnaś jej to zrobić. Czekaj, co ty chciałaś? Bić się na poduszki, aha, to może nie, ale ty chciałaś zapytać Simkę Fjord o jej karierę, ale ona teraz patrzy się na tego pana i taka jest rozanielona, to może nie będziemy jej przeszkadzać w takim razie. Tak, co nasz Will? Siedzi w samochodzie? Że niby, że ty jedziesz tam, gdzie my jesteśmy? Will? Ale, że kto cię zaprosił, a w ogóle to, co chciałaś słuchać Toastu. Jedziesz, żeby... Toast! Ale już jest dawno po... Will, zgłupiałeś, chłopie, tobie tu nie wolno być. To jest impreza tylko i wyłącznie dla dziewczyn. No nie... Ty wracasz, mój drogi. Nie ma takiej opcji, no co ty, nie żebym była jakaś wredna, ale no bez przesady. I w ogóle nie masz co być zazdrosny u tego tu. Dziwny jest ten pan jak nic. O, jeszcze jedną rzecz chciałam właśnie sprawdzić. Bo właśnie można zrobić taniec na barze i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To może być fajne. Laski idą tańczyć. O, ale fajnie wygląda. Super. To była świetna zabawa, ale czas pracy tancerza się skończył. Jednak to niezła impreza, może zostanę jeszcze kilka chwil. O, dziękuję, że tak uprzejmy jesteś, zostaniesz. To, skoro zostaniesz, to my ci jeszcze tu zamówimy jakąś kolejkę i może jeszcze zamówimy jedzenie dla wielu osób. Co moglibyśmy? Krążki cebuli? Nie bardzo. Pizza tak nie bardzo. Te pikantne skrzydełka, co tam. Zamówimy, co mamy zamówić. Zjemy trochę. Jesteście głodne, laski? No tak trochę, a tak w ogóle to jeszcze do toalety byś musiała pójść, Maju. Ty sobie pójdziesz pierwsza. Ale obskurne są te toalety. Jak on był tam, to myślę, że to będzie dla dziewczynek. Dobra, idź Emilia, a potem sobie pójdzie Maja. Jakoś tak powalającej urody to ty, chłopie, nie masz, wiesz? Jeżeli chodzi o twoje zdolności taneczne, to też wiele pozostawiało do życzenia, no ale cóż. On coś tutaj widzę, mięte przez rumianek. Znam cię z autobusu, jak jeździliśmy do szkoły, pamiętasz? Nie. Ja chodziłam do szkoły muzycznej, a ty pewnie nie. Ja lubiłem podpalać śmietniki. Dobra, nie będę już patrzyła na te chmurki, bo ona chciała zostać sędzią albo coś. Dobra, zjedzcie i Majeczka zaraz pójdzie sobie do toalet, a potem jeszcze chwilę pobawimy się. Tak, nasza koleżanka postanowiła tym razem uderzyć na bar. Myślę, że za dużo świateł tutaj jest, bo powinno być taki lekki, powinien być półmrok, no ale cóż. Dobra, Maja, idź sobie, aniołku, do toalety, a ty chodź, potańczysz sobie z tym panem, który komplementuje innego pana. No już trudno, dobra, przyjazne powitanie i co tam jeszcze możemy? Tańcz razem, o, widzisz. Dobra, nie załamuj się, to tylko jedna impreza, tak? Złamał mu serce, bo nie zwracał na niego uwagi. Biedny on. Rozumiem, będziecie tańczyć za sprzętem grającym. Jak tam, Maju? Tak? Okej? Okay? Dobra. To teraz możesz zapytać tą, jak tylko uda mi się. Przyjazne, pochwal taniec. Powie dramatyczna historia. Więcej. Zapytaj o karierę. Oczywiście stanie się to wtedy, kiedy zejdzie z tego baru. Emil ładnie wywija sobie. Jest godzina pierwsza. Nie wiem, do której ten lokal jest czynny. O rany, słuchajcie, ja się zajmę naszym Willem, bo on naprawdę jakaś sierota jest.
No, jak to jest możliwe, że ty tak jesteś nieogarnięty i w ogóle jakoś dziwnie się ubrałeś? A to ha, bo ty szedłeś tam do nas dołączyć. Wiesz co? Weź sobie skorzystaj i nie będziesz już czekał, aż dziewczyny wrócą, no bo przecież to jest wieczór pański i pójdziesz sobie spać, tak? Dobra, my wracamy już szybciusieńko do lokalu. No i co? Ta tam się tak rozochociła do tego tańczenia, że chyba jednak. Wiesz co, szkoda czasu. Wypij sobie jeszcze tam drinka, jeżeli jeszcze jest. Jest zwariowany drink. To zapytamy ją przy innej okazji, jak zejdzie z tego baru na przykład. Że też ona nie spada, no. No. Co, dobra? Chyba tak. Już nasz tu. Dobra, to idź sobie potańczyć. Słodki taniec. Po tym drinku będzie słodki taniec. Śpiąca jesteś. No to trudno, no. Jest impreza, tu nie ma czasu na spanie. Czemu ona idzie tam? No, jak wywija. Zagadnij do niego. Może specjalne poczucie humoru? Brykaj? Brykaj. Nie wiem, co to znaczy, ale okej. Okay. Tak jak tygrysek? Będziesz brykać? No, śpiąca jest. O, popatrz, zeszła. Zeszła, Maja. Zeszła, zeszła. Zeszła, więc skoro zeszła i może jeszcze nie zacznie tańczyć, to my... O, jeszcze jest dziki taniec razem. Weź opryskaj ją tym musem i zatańcz dziki taniec z nią. Chyba jestem ciekawa, jak to wygląda. No chodź, chodź Maju. Aha. O, zobaczcie, on polał naszą Emily. Dziki, cicho, dziki taniec. Jak to będzie wyglądać? Uwaga. Normalny taniec, co tam? Jestem rozczarowana. Chociaż coś się tu więcej dzieje w tym układzie choreograficznym. A ty też pokomplementuj trochę przyszłą pannę młodą, a nie tylko tą tu. Dobra, co ty możesz jeszcze zrobić? Możesz na przykład romantyczne? Pochwal. No, ja wiem. Dobra, poflirtuj tam z nim chwilę. Poflirtuj, a potem sobie możecie na przykład przyjazne. Poznaj go. Chodź, i potem przyjdziesz tańczyć z Majką. Dobra, no to cóż, będziemy chyba już tak tu kończyć powoli tą imprezę, bo jest po trzeciej, zobaczcie, już zaraz będzie czwarta. No tam trochę się potknęłam, ale cóż tam. Chodź, potańczycie sobie jeszcze chwilę, a potem już będziemy pomykać do domku. Bo już chyba wszystkie wykorzystaliśmy możliwe interakcje związane z wieczorem panieńskim. Ta, jeszcze jedna interakcja była. Właśnie taka. Po prostu nasza Majka miała lekki zjazd. No, ale wiecie, no, kurczę, ona nie przyzwyczajona do takiego imprezowania. Więc chyba po prostu będziemy już zamykać ten rachunek i będziemy jechać do domku. Możesz jeszcze ewentualnie. Co? No wiem, że jesteś zmęczona. Już będziecie zaraz wracać. Maju, weź jeszcze tutaj, porozmawiaj sobie. Aha. Dobra, Maju, nie będę was już męczyć, bo to nie ma sensu. Wracamy do domu. No i wiecie co? Impreza, którą zorganizował, ła,
Sim Maja osiągnęła umiarkowany sukces. Goście są dość zadowoleni. Co oni jeszcze chcieli? Może to jedzenie miało być jeszcze? Nie wiem. Nie ma to aż takiego znaczenia, tak mi się przynajmniej wydaje, bo wiecie, to jest tak, że żeby takie imprezy w ogóle były fajne, to musiałoby być bardzo dużo znajomych, a my tych znajomych nie mamy, więc no. Dobra, nic się nie stało. Majka idzie spać. Będzie miała ekstremalny sen. Zobaczcie, one są po prostu wykończone na amen. I jeszcze w dodatku co? Jest ospała, pobudzające działanie kofeiny. Ciekawe, kiedy ona zażyła tą... A sok wypiła. Dobra. A w międzyczasie... O, Will się wyspał. Will chyba gdzie do pracy musi iść. No przecież. No dobra, ja się tu już zajmę w takim razie Willem, bo dziewczyny będą chrapać. Weź Will nakarm Maciusia, bo zapomniałam o nim całkiem. No i cóż, będę się z Wami, kochani, żegnać do kolejnego odcinka, w którym będzie wielkie wesele, no nie greckie, ale wielkie wesele. Będziemy też przygotowywać się tak powolutku do pojawienia się na świecie naszego potomka, no ale to tak powolutku, pomalutku. Na razie przed nami wielka impreza ślubna. Ja mam nadzieję, że wszystko nam się uda zrobić, chociaż widzicie, no chociaż bardzo, bardzo się starałam, no to no, impreza umiarkowany sukces miała. Trochę mi przykro z tego powodu, no ale cóż, tak czasami bywa, to jest mały świat, nie? Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zapraszam Was, kochani, do kolejnego naszego spotkania. Trzymajcie się cieplutko. Sól, sól, odrobinę.